Mam tutaj skrzynkę automatyczną od November 7 Delta Delta Charlie. Bardzo popularny tuner za 35 dolarów, kit, który zmontowałem sam. I jest tu 817 5W. Antena, do której to jest podłączone, to jest 5 metrów drutu pionowo wzdłuż wędki i przeciwwaga do balustrady mojego balkonu. Także zobaczymy, jak sobie to poradzi z wszystkimi pasmami fal krótkich. Zaczynamy od 80 metrów i patrzymy, jaki SWR uda nam się osiągnąć. No jest tak, że radio nie raportuje nic. Oczywiście nie oceniamy efektywności, tylko to, czy da się nadawać. Jedziemy dalej. 60 metrów. 40. 30. 20. 17. 15. 12, 10 metrów i jeszcze 6 metrów na dokładkę. No super, idealnie. Nie będę sprawdzał 160 metrów, bo to chyba nie ma sensu z 5-metrowym kawałkiem drutu. Ale na wszystkich innych pasmach radzi sobie naprawdę przyzwoicie, szczególnie biorąc pod uwagę, że ona w przeciwieństwie do jakichś tam LDG nie posiada pamięci i nie wygrywa częstotliwości. Ona za każdym razem stroi tak naprawdę od zera na nowo i robi to całkiem sprawnie.